Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj nadszedł czas na pierwszy draft na moim kanale w FIFA 19. No bo właściwie, dlaczego nie? Przy okazji, jeśli macie już grę w swoim domu, dajcie znać, jak wam się podoba, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia, przydarzył wam się jakiś błąd, to serio, piszcie w komentarzach, podyskutujemy sobie i jeśli razem dojdziemy do jakichś konkluzji, to możemy to również wysłać do EA, by w najbliższym patchu to wszystko, co wam się nie podoba, zostało zmienione, bo są takie możliwości. Ja bez przedłużania gram za 300 FIFA Points. Przyznam się wam, że już nagrywałem ten odcinek. Odpadłem w pierwszej rundzie w fatalnym stylu. Nie chciałem tego tak wrzucać na YouTube, bo chcę jednak wygrać chociaż jeden mecz 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. Ten defensywny pomocnik mi się przyda. I od kogo zaczniemy, proszę państwa? Jest Aguero. Ja się nawet nie zastanawiam, choć może Coutinho? No nie, no jednak Aguero. Ouuu! Proszę, proszę, Informazard! To się moje szczęście już skończyło. Ale myślę, że ten Hazard będzie fajnie śmigał. Tylko no właśnie, mamy Hazarda, ale potrzebuję też dobrego środka pomocy. Jest Verratti, ale... chyba, że pod Mbappe. Myślimy tak do przodu, możemy spróbować. Jest Wijnaldum, okej, ten wybór też mi się podoba. Nie mam pojęcia, kto może spoić ten środek pomocy. Jak widzimy, nikt. Alberto Moreno właściwie by tutaj fajnie siadł, jednak jest też Fabian Delf. No dobra, bo chcę mieć tę lewą stronę z Ligi Angielskiej ze względu na Hazarda i też łatwiej w ten sposób będzie o zgranie. I kolejnym piłkarzem w naszym zespole zostaje David Luiz. No może już nie jest tak świetny jak kiedyś, patrząc na jego statystyki, ale mam nadzieję, że się dobrze sprawdzi. Do kompletu Thiago Silva to byłoby coś naprawdę fajnego, jednak jest Rafael Varane. No, nie mogę wybrać innego piłkarza, gdy mam do wyboru taką bestię. Carvajal? Nie pogardzę, dziękuję bardzo, witaj w zespole. Dobra, jakąś tam podstawę mamy, czas jednak na Mohameda Salaha. Alisson, no trochę Liverpool, ale ja oczywiście nie narzekam. Okej, może Phil Jones. Tak nie wiem, jakbyśmy serio jakiegoś zgrania potrzebowali. Potrzebuję świetnego środkowego pomocnika, a dostaję i Bale'a, i Eriksena. I kurczę, tak się teraz zastanawiam. Verratti jest do wymiany, chyba że jeszcze wpadnie ten Mbappe, ale nie wiem, czy chcę tak ryzykować, bo Bale byłby też wspaniały i właściwie potrzebowałbym Modricia, by Bale miał pełne zgranie. Kurczę, to jest duże ryzyko, ale ja lubię ryzykować. Alexander Arnold, Silva, żeby podbić ocenę ogólną. Wiecie co, zaczynam się martwić, do wyboru mam chyba jeszcze dwóch piłkarzy z pomocy, jeśli dobrze kojarzę. I tak też się dzieje, jest Draxler, jest też Lingard. I w tym momencie stawiam na Lingarda. No jednak wygrywa Liga Angielska. A Varane chyba z grania nawet nie potrzebuje, tylko jeszcze jeden pomocnik, bo co mam grać tym Francuzem tutaj? Tak być nie może. A jednak z czymś takim zostanę. To wolę już Weila wziąć. Kurczę, no wziąłem tę formację, by mieć fajnego pomocnika defensywnego, a... no właśnie, nie mam go, nie mam go. Piękne karty. Niech będzie Marcelo. Okej, ostatni obrońca do wyboru, nie będzie to Ramos, nie będzie to niestety nikt przydatny. No i jeszcze bramkarz. Ja tam jestem zadowolony z Alissona, ale do kompletu niech będzie jeszcze Simon Mignolet. Standardowo jeszcze na sam koniec menedżer tutaj, no niestety, jest właściwie Abelardo z La Ligi Santander, co mi się przyda, bo w ten sposób Varane będzie miał więcej zgrania, chyba nawet 8, więc powiem wam, że nawet jestem zadowolony. Ocena składu 185, no skład zdominowany przez graczy z Premier League. Jak widzimy, nowa FIFA, nowa era, już nie ma ciągle draftów z Ronaldo i Messi, czy to też innymi graczami. Tak jest, dobrze myślałem, Varane ma 8 zgrania, nie jest źle, nawet ten Phil Jones ma tutaj 6. No postawiłem na niego, bo nie mogłem grać tym Francuzem, a jednak zawsze mogę wpuścić, nie wiem, Bale'a na SPD, ma do tego predyspozycję. Słuchajcie, bardzo fajna wyjściowa jedenastka, dobra ofensywa, myślę, że nie najgorsza defensywa. Spróbujmy wygrać jeden mecz. Och, tak się cieszyłem z tego Hazarda, mój rywal miał nawet trochę więcej szczęścia, choć... nie no, ma, owszem, ma fajnych graczy, ale... ale to ja jestem lepszym graczem w FIFA, serio. No nie ukrywam, fajnie będzie pograć tymi lepszymi kartami, tak dla odmiany, patrząc na to, co na co dzień widujecie w moim Ultimate Team. No i to też jest plus draftu na samym początku gry, że można przetestować po prostu te lepsze karty, wiedzieć, czy warto w nie inwestować. No nie ukrywam, takim Salahem liczę na to, że będzie mi się dobrze grało, bo to jest piłkarz, którego za jakiś czas chciałbym powitać w swoim Ultimate Team, ale też nawet ten Aguero, czy to też Marcelo na lewej obronie, choć Brazylijczyk kosztuje obecnie naprawdę dużo. Swoją drogą pokażę wam jedną mega efektywną sztuczkę. To jest La Croqueta, czyli taki charakterystyczny trikiniesty, patrzcie na to. To jest taki szybki ruch nogami po prostu, zmiana odrobiny kierunku i dobrze, nie zastosowałem tego w odpowiednim momencie, jednak naprawdę we właściwej chwili to jest nie do wyczucia dla przeciwnika. Aguero, ruletka, niech to będzie bramka, doskonale prowadzimy i to mnie bardzo cieszy, bo
No jednak naprawdę chcę coś osiągnąć w tym drafcie. Ginny Wijnaldum. Kurde, kiedyś to on miał kozacką kartę, ale to jeszcze jak grał w lidze holenderskiej. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. I tak co roku, im lepszym piłkarzem się stawał, tym więcej tych gwiazdek tracił. Śmieszna sytuacja. Marcelo, w jego stylu, kurde, coś pięknego. Tylko szkoda, że tak naprawdę niczym dobrym się to nie skończyło. No co, no chcę nim grać tak, jak on gra sobą w rzeczywistości. Ależ azart, próba technicznego uderzenia. Jeszcze będziemy mieli okazję do poprawienia się chyba. Phil Jones jakoś tam trzyma tę defensywę. I Lingard! Ja pierdzielę, jakbym Spidermana w akcji widział. A teraz Mohamed Salah szuka sobie tego miejsca, podaje do partnera z Liverpoolu, Wijnaldum, bliżej podejść nie mogłem. Robiłem wszystko co w mojej mocy, ale mamy corner. I zobaczmy co Hazard wykombinuje, moje klasyczne rozwiązanie i David Luiz. Lingard mógł dołożyć nogę, taki jest fakt. O jeny, Hazard uwolnił się, no i to jest właśnie karta Informedena. Choć myślę, że jego zwykła wersja również by wykończyła. Pięknie uciekł od mojej defensywy, 45. minuta spotkania. Niespodzianka, padła bramka. Wielka szkoda, mogłem się lepiej spisać, ale ja to odrobię, znacie mnie. Wiecie co, Wijnalduma przesunę na SPD, a za Jonesa wpuszczę Bale'a. Zobaczmy Bale. Pierwsze chwile z piłką. Aguero technicznie, no i znów prosto w ręce Edersona. Choć jednak trzeba pochwalić Brazylijczyka, że gra naprawdę dobre zawody dzisiaj. A teraz Mohamed Salah, czy jakoś go zaskoczy? Będzie Puskas? No nie. Ale zobacz, jaka teraz luka była w mojej defensywie i Casemiro nie trafia, Marcelo! Na miłość boską, naprawdę? Powiem wam tak, spotkanie rozpoczęło się idealnie, no. Ładna bramka, dominacja, no później 45. minuta, teraz, no to jest praktycznie bramka samobójcza. Nabiłem Casemiro, dałem mu tego gola w prezencie, ale może teraz Bale spróbuje odpowiedzieć. Trzeba grać mądrze. Wijnaldum, Lingard, Aguero, ja w ogóle nie mam jak uderzyć, bo zaraz obrońca jest przy mnie. To jest straszne. Aguero, no to było sprytne i Hazard, proszę zrób to, Salah, dobij to, come on! Ile jeszcze mamy czekać? Ojeny, ależ teraz okazja Hazarda będzie, jednak Trent Alexander-Arnold, no dobrze, wrócił. Tym samym Belg musiał zmienić swoje plany, Mohamed Salah, oby tylko nie uderzał stąd. No i patrzcie, znów to samo, bez jaj. Ja ciągle kieruję piłkę tam. Gra się mnie nie słucha, jeszcze pajacuje mój przeciwnik, wchodzi Verratti za Lingarda, ale ja nie wrócę. Ja nie jestem w stanie wrócić, bo sami widzicie jakie bramki strzela mój rywal. To jest istny dramat. No znów, co robi Varane? Zamiast obrócić się, zastawić piłkę, to on skierował ją w kierunku bramki. I ja nie miałem nic do powiedzenia, gra decydowała w tym momencie za mnie. Eden Hazard i... To mnie zaskoczyło. I teraz Bale, doskonale. Jest bramka, ale czy będą jeszcze dwie, w to naprawdę wątpię. Wiem, że już tak bez entuzjazmu mówię, ale pogodziłem się z tym, że po raz kolejny dostałem po dupie. Co mnie boli, nie ukrywam. Chyba, że teraz Salah i to jest dobitka ze spalonego, tak mi się wydaje, tak. Szkoda, myślałem, że Salah to skończy, no... 4-3 by wyglądało odrobinę lepiej. Niestety ostatni gwizdek, no starałem się jak mogłem, próbowałem. Mój rywal dostał to zwycięstwo, pewnie zdobył dwie bramki, na które zasłużył, ale te pozostałe dwie po prostu nie powinny mieć miejsca. Wielka szkoda, jednak słuchajcie, nie wyłączajcie jeszcze filmu, ponieważ mam do otworzenia paczkę za 50 tysięcy, którą dostałem po prostu wraz w zestawie z grą. Nie wiem dlaczego, ale z chęcią ją teraz otworzę. Czas na jednak paczki za draft. No ktoś rzadki chociaż. I jest to nikt inny jak, proszę, Stones. 82, więc chyba jesteś warty nawet. Ej, no fajnie, 3000. Na tym koncie potrzebuję monet do przyszłych serii, więc naprawdę każdy, nawet taki traf, jest coś warty. Kto tym razem? Ach, już słabo. Romero, no. I słuchajcie, mam jeszcze coś takiego jak złoty piłkarz UEFA Champions League do wyboru. Wiecie, 5 kart się pojawia, bo to ze względu na to, że otrzymałem wersję mistrzowską. Mamy token i cyk, kto jest do wyboru? Jak te karty działają? Prawdę mówiąc, to są chyba po prostu takie karty i tyle. Ja wezmę chyba Gaję, bo...
te wybory są beznadziejne. I dobrze, mam jeszcze paczkę rzadkich piłkarzy oraz dużą złotą paczkę premium. Zaczniemy od tej słabszej, no i na sam koniec zostawimy to, co najlepsze. Paczkę za 50 tysięcy, jednak może już tutaj zobaczymy kogoś dobrego. No nie jest to walkout, jednak jest to rzadka karta po raz kolejny. Lewy skrzydłowy, Servi. A więc, drodzy widzowie, na samo zakończenie paczka zawierająca 12 rzadkich piłkarzy. Chcę walkout. Nie no, chcę chociaż ekrany. Ekrany mnie naprawdę zadowolą. Są ekrany, nie ma walkoutu. Jest inform, proszę państwa, to jest Szkocja, to jest lewy pomocnik. Jest to piłkarz Bournemouth, nazywający się Fraserem. Spoko. Spoko, bo chociaż tam jakieś monety dostanę. Fajna karta, pierwszy inform trafiony w tym roku, to mnie bardzo cieszy. I może ktoś jeszcze dobry się kryje w tej paczce. Nie wiem, jaka jest kolejność tych kart właśnie. Zobaczmy, Carvajal, Rufiery, wow. Okej, chyba nawet coś fajnego zarobiłem, tylko czy te... Tak, te karty są na szczęście wymienne. Taki Fraser, ja go trzymam. Jako, że to jest drużyna z że to jest piłka z pierwszej drużyny, to ja go wolę zatrzymać. Carvajal kosztuje, proszę państwa, 9 tysięcy, więc naprawdę jestem zadowolony. Dobrze, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. No skład miałem fajny, jednak umiejętności pozostawiają jeszcze wiele do życzenia, ale zawsze tak jest na początku FIFA, że te drafty mi nie wychodzą, więc one aż tak często nie będą się teraz pojawiały. Jak już będę się czuł lepszym graczem, to i więcej draftów będzie. Tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, chociaż udało się trafić informa. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii, czyli Ultimate Team, a pojutrze na kanale Pierwszy Pak Opening. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!